Witajcie w kolejnym odcinku pisania pluginów do Minecrafta. W tym odcinku zajmie się wydarzeniami. Aktualnie mamy tylko dwa miejsca, gdy się coś wykonuje. Gdy się plugin włączy i gdy się wyłączy. A teraz dzięki wydarzeniom będziemy mieli więcej możliwości, aby się coś wykonało. Aby zacząć, musimy dopisać tu kolejne dwa słowa. Implement listener. I musimy to zaimportować. Tylko trzeba powiem napisać. Implement listener. Importujemy to. I musimy teraz dodać nasze wydarzenie. Powiem public void. Nazwa wydarzenia. Nazwa jest dowolna, ale zaraz wam pokażę, jak się domyślnie to ustawia. Taka przyjęta zasada jest, ale możecie dowolne nazwy pisać. Zaraz wam pokażę tą właśnie, jak się zwykle to robi. Ale ja teraz po prostu piszę nazwa, bo to za chwilę zmienię. I tu będziemy podawali parametr, jako kiedy będzie się wykonywał właśnie nasze wydarzenie. Ten parametr zaraz właśnie podam, jak wybierzemy typ wydarzenia. Ale przed właśnie naszym wydarzeniem musimy dopisać mopa. Event handler. Musimy to zaimportować. I wydarzenia mogą mieć różne priorytety. Domyślnie ustawiony normalny typ. I w sumie 6 rodzajów. Aby ustawić typ, pisujemy priority. Równa się event priority. Kropka. I mamy właśnie 6 poziomów. W tym normalnie korzystamy tylko z 5. Monitor jest tylko jako odczytywanie, nie powinniśmy tutaj zapisywać nic. I czym się te poziomy różnią? Domyślnie jest normal, mamy dwa niższe low i lowest, mamy dwa wyższe high, highest. I to się tym różni, że różne pluginy mogą wykorzystywać to samo wydarzenie, ale im wyższy priorytet, tym jakby później się wykona w danym pluginie to wydarzenie. Ponieważ różne pluginy mogą anulować te wydarzenia, a inne pluginy mogą anulować anulowanie wydarzenia. Więc jeden plugin anuluje, że gracz może budować, drugi powinien zezwolić, trzeci anuluje i ten, który ma najwyższą jakby priorytet, tego decyzja będzie najważniejsza. Czyli jeden plugin o małej wadze stwierdzi, że zablokuje graczowi budowanie, ale z niskim poziomem, a jakiś inny plugin stwierdzi, że gracz ma rangę admina i ma na przykład najwyższą rangę i graczowi anuluje to anulowanie i daje mu, że gracz może jednak budować. A jak używamy monitor, to wtedy nie powinniśmy nadpisywać tego stanu. Czyli nie powinniśmy dawać, że gracz może albo nie może budować, tylko powinniśmy odczytać ostateczny stan, jaki został ustawiony. Na przykład jak chcemy jakieś statystyki albo coś z tym robić i chcemy na przykład ile gracz postawił klocków i ustawiamy właśnie monitor, czyli najwyższy stan i patrzymy, czy jak gracz postawił klocek, czy wydarzenie zostało anulowane. Jak nie zostało anulowane, to nie zmieniamy tego stanu, tylko wtedy przypisujemy, że gracz postawił jeden klocek więcej. A w tej reszcie tam zezwalamy albo nie zezwalamy graczowi budować albo robić inną rzecz. Ja ustawię tutaj domyślny poziom, czyli normal. I teraz zajmiemy się, jak wybrać, jakie wydarzenie ma się, kiedy ma się wykonać właśnie ta funkcja, przy jakim wydarzeniu. I do tego posłuży nam właśnie dokumentacja. Mamy tutaj zakładki związane z wydarzeniami. Tu jest napisane event. Mamy odtąd dotąd różne zakładki z wydarzeniami. Są one pogrupowane na różne typy. I w zależności co akurat potrzebujecie, ja sobie na przykład wejdę w zakładkę klocki i skorzystam z block break event. I mam napisany opis, że wykonuje się, gdy klocek zostanie zniszczony przez gracza. I właśnie to jest to, co ja akurat chcę. Zapamiętujemy block break event i usuniemy tutaj block break event i wpisujemy nazwę zmiennej, z której będziemy korzystali później. Zatem się wpisuje event po prostu. Albo E w skrócie, jest wtedy szybciej. Importujemy ten
to właśnie wydarzenie. I teraz wam powiem, jak się stosuje nazwę właśnie tej funkcji. Nazwa jest dowolna, to tak naprawdę nie ma znaczenia, ale musi być inna. Jak korzystałem dwa razy z tej samej wydarzenia, to musimy testować różne nazwy, bo możemy w jednym pluginie to samo wydarzenie dwa razy zrobić, ale na przykład o innych priorytetach. I nazwa często się stosuje tak, że powiedzmy on i nazwa wydarzenia, tylko bez końcówki event. Czyli on, block, break. Jak nie macie pomysłu na nazwę, możecie w ten sposób zapisać nazwę wydarzenia. Jak chcecie coś innego, to wpisujcie na przykład niszczenie, klocka i to też będzie działało. A tak, to jest jak nie macie pomysłu, tak najprościej napisać. I w wydarzeniach są przekazywane różne informacje. Wpisujemy nazwę zmiennej, którą tu ustawiliśmy. Dajemy kropkę i mamy tutaj na przykład klocek, jaki został zniszczony, czy było anulowane wydarzenie. I mamy tu inne rzeczy. Ja na przykład chcę wysłać graczowi, który zniszczył klocek, informację o tym, jaki klocek zniszczył. Czyli najpierw trzeba gracza otrzymać. Tworzy zmienną typu gracz. I z wydarzenia chcę odczytać gracza. Wpisuję get player i mam gracza, który zniszczył klocek. Importujemy to. Teraz chcę wysłać graczowi wiadomość, jaki klocek zniszczył. Czyli wpisuję p, send message i wpisujemy wiadomość, zniszczyłeś i teraz odczytamy, jaki klocek zniszczył gracz. Czyli odczytujemy z wydarzenia get block, a nie chcemy klocka, tylko chcemy materiał, z jakiego zrobimy klocek, czyli get type i wtedy otrzymujemy materiał. Jak chcemy, to jeszcze możemy dać tu string. Jak nie damy tu string, to też się zostanie przekonwertowane to na string. I wtedy, gdy gracz zniszczy klocek, to dostanie wiadomość, że zniszczyłeś i typ klocka. Ale żeby to zostało, że plugin mógł odczytywać właśnie wydarzenia w ogóle, musi być dodana podczas włączenia pluginu jeszcze jedna linijka tekstu. Wiemy get server, następnie get plugin manager, register event, listy parametrów i ja pokazuję na razie wszystko na klasie głównej. W mainie wszystko robię. Będzie odcinek, w którym będę pokazywał, jak pracować na wielu klasach i tam będę tłumaczył właśnie, jak rejestrować eventy, które są w innych klasach zapisane, ale w przypadku, kiedy mamy w klasie głównej event, czyli ta klasa główna, mamy tutaj zapisane właśnie wydarzenie, to wpisujemy właśnie dwa razy this i this. Events, to powinno być ani event. I dzięki temu plugin będzie mógł rejestrować wydarzenia. I to jest wszystko, aby właśnie zarejestrować jakieś wydarzenie. Teraz to przestawię na serwerze. Najpierw muszę wyeksportować plugin. Nadpisujemy. Zaraz wejdę na serwer, tylko muszę zresetować coś. Jestem w serwerze. Normalnie musimy przeładować serwer po tym, jak wgramy nowy plugin albo zresetujemy go. Ale ja resetowałem cały serwer, więc już przeładował się plugin. Więc teraz jak zniszczę jakiś klocek, to mamy wiadomość zniszczyłeś i nazwę klocka. Jak widać, działa wszystko tak jak to ustawiliśmy. A teraz pokażę jeszcze, jak stworzyć własne wydarzenie. Już się rozłączę, aby mnie tam nic nie zabiło w nocy. I możemy właśnie tworzyć własne wydarzenia. Czyli mam tutaj przykładowo wydarzenie, gdy gracz zniszczy klocek, ale mogę stworzyć wydarzenie, gdy gracz zniszczy cobblestone. Nie chcemy mieć ogólnie, tylko chcemy tylko jeden przypadek. I możemy stworzyć sobie takie własne wydarzenie. Dlatego potrzebujemy nową klasę.
Tworzymy nową klasę, podajemy nazwę klasy i to będzie nazwa wydarzenia. Na przykład piszę Cobblestone Break Event. Dopisujemy tutaj final i po tym musimy dopisać extends, ale tym razem nie trzeba plugin, tylko event, bo to będzie nasz nowe wydarzenie nasze. Deportujemy z bukitu. Dodajemy domyślne metody, które muszą być. I teraz dodajemy po kolei domyślne rzeczy, które są potrzebne. Aby private static final handler list handlers używa się new handler list. To jest pierwsza zmiana, którą potrzebujemy. Później będziemy tworzyć zmiany, z których będziemy chcieli korzystać, ale to jest taka potrzebna zmienna. I właśnie tutaj w handler list dajemy, że zwróciło tą listę handler. Ten komentarz możemy usunąć. I dodajemy jeszcze drugą funkcję. Public handler list get handler list i tutaj też dajemy return handler. Tak jest dwie rzeczy są potrzebne, ta zmienna i te funkcje. A teraz jeszcze chcemy, żeby funkcja zwracała gracza, który wykopał ten kobyl. Więc tworzymy zmienną prywatną private player i tworzymy funkcję, która się wykonuje podczas tworzenia tego wydarzenia. Czyli public i nazwa naszego wydarzenia, czyli po prostu to, co jeszcze nie nazwaliśmy to. I dajemy tutaj parametr, jaki chcę. Ja chcę otrzymać gracza, czyli daję gracza i przypisuję, że player równa się P. I podczas wykonywania tego wydarzenia będziemy ustawiali nick gracza, a później nie będziemy go odczytać. Aby tego gracza odczytać, musimy stworzyć nową funkcję public player getPlayer i dajemy, że ta funkcja ma zwracać naszego gracza. Return. Return player. Czyli to, co tu ma zapisane. I to, co będziemy tutaj właśnie w tym miejscu przypisywali. Do tej funkcji będziemy mogli odczytać gracza, który właśnie zniszczył kobla. I ta funkcja na razie ona nic by nie robiła, jakby gdyśmy dali, możemy skopiować sobie na przykład to wydarzenie całe. I tutaj wpisujemy Cobblestone Break Event. I jeszcze dajemy on Cobblestone Break, to ta funkcja by się nigdy nie wywołała teraz, bo ona sama siebie się nie wywołała nigdy. To usuniemy na razie. Musimy ustawić, kiedy to ma się wywołać. Więc mamy naszą funkcję dygresji klocek. I teraz sprawdzimy, czy klocek, który gracz zniszczył, był koblem. Czyli dajemy if getBlock get type equals i też chcemy otrzymać kobla, czyli material kropka i szukamy kobla cobblestone
Jeżeli gaz zniszczył cobblestone, wtedy tworzymy nowy event, czyli cobblestone break event. Wpisujemy nazwę, że tam event. Dajmy się, że to się równa. Nowe takie wydarzenie, czyli new cobblestone break event. Jako parametr podajemy gracza, który zniszczył klocek, czyli get player. I mamy nasze nowe wydarzenie. I też to wydarzenie musimy uruchomić jakby. Aby uruchomić, wpisujemy bucket get server. Następnie get plugin manager. Get plugin manager. Dajemy call event. I nasze wydarzenie, czyli event. I to uruchomi to wydarzenie. Czyli ta funkcja zostanie uruchomiona w tym momencie, kiedy to wykonaliśmy. I to teraz możemy zrobić, co ma się stać, kiedy gracz zniszczył kobla. Na przykład też się wiadomość dla gracza. Czyli stworzymy sobie gracza. Gracz.pl to jest getPlayer, bo stworzymy tą funkcję getPlayer, którą właśnie teraz wykorzystałem. No i dajemy p sendMessage i dajemy wykopałeś kobla. Jeszcze dodam do tej wcześniejszej funkcji, żeby było, że obydwie funkcje działają. Damy wykopałeś coś. I teraz tutaj jest błąd, bo nie mam gracza. Więc stworzę gracza. Get player. I teraz to wgram na serwer. I musimy znowu wyeksportować nasz plugin. Niestety w tym przypadku musiałem restartować serwer, ponieważ reload nie wystarczył. Po reloadzie jeszcze nie działało. Teraz jak zrestartowałem serwer, to jest napisane, że wykopałem coś. Jak to wezmę kobla, postawię, dajmy wykopałeś coś. Teraz już działa. I wam pokażę teraz, dlaczego to nie działało przed chwilą. Nawet jeżeli chcemy jakaś, to pokażę, że niszczę coś, to jest napisane, że niszczyłem coś. Jak niszczę kobla, to jest napisane, że niszczyłem coś i wykopałeś kobla. Nie działało to z powodu tego, że nie pisałem jednego słowa. Dlatego musicie być ostrożni, kiedy piszecie właśnie pluginy, bo pojedyncze słowa mogą spowodować, że wasz plugin nie będzie działał i będziecie musieli kombinować, gdzie jest błąd. I tutaj właśnie tego ostatnio nie pisałem, ponieważ w tym właśnie get handlers jest sam public, ale w get handler list ma być public i static. Ja tutaj jak właśnie pisałem w procesie nagrywania, to nie dopisałem tego static słowa i przez to nie wykonywało się właśnie to wydarzenie, nie wykonywało się w ogóle. Działało tylko to domyślne, czyli block break event, a wystarczyło dopisać właśnie to jedno słowo, przeładować serwer. I widzieliście, że gdy zniszczyłem kobla, to na początku wykonywała się właśnie ta domyślna rzecz, bo to się zawsze przy każdym klocku wykonuje. A kiedy wykopiałem kobla, to dodatkowo jeszcze uruchomiłem tą funkcję, a ta funkcja robiła właśnie wiadomość do gracza, wykopałeś kobla. I właśnie w ten sposób możemy pisać własne wydarzenia. Tutaj możemy robić więcej elementów. Ja tylko chciałem gracza, ale możemy chcieć więcej informacji, na przykład chcemy mieć lokalizację klocka, gdzie tego kobla gracz wykopał, więc tutaj tworzymy nową zmienną typu lokalizacja i przy tworzeniu wydarzenia dodajemy kolejny parametr, to jest lokalizacja i wtedy, kiedy tutaj tworzymy to nowe wydarzenie, musimy podać więcej parametrów z kolejnymi informacjami, które te interesują, a później jak mamy stworzone różne nowe funkcje, które zwracają dane informacje, to wtedy możemy ustawić i odczytywać dane, które nas interesują. I w ten sposób właśnie możemy tworzyć własne wydarzenia. No i to jest tyle, co chciałem w tym odcinku pokazać. Tak właśnie możemy tworzyć wydarzenia, żeby one są wykonywane. Musicie pamiętać o tym, aby wpisać podczas włączenia pluginu tą linijkę, aby plugin mógł rejestrować wydarzenia.
Przed każdym wydarzeniem musi być event handler napisane. Tutaj podajemy właśnie typ wydarzenia, które macie podane na tej stronie, gdzie są cała dokumentacja właśnie pluginów. Będzie tu wiele zakładek z wydarzeniami. Szukacie tam danego wydarzenia, które Was interesuje. Macie tutaj opisane różne rzeczy, macie opisany ten opis macie do tych wydarzeń, aby sprawdzić, czy to jest to, co Was interesuje. I właśnie musicie uważać na to, co piszecie, bo jak będziecie mieli jedno słowo źle zapisane, za mało, no to może nie działać. Dlatego właśnie zwracajcie uwagę, jeżeli się Wam pokazuje, żebyście mogli porównać z Waszym kodem, jakby coś się działo Wam. Czy macie wszędzie tu static jest, tu jest static. Te mają być prywatne zmienne, tu mają być publiczne zmienne. Musicie na to zwracać uwagę. Tak samo musicie tutaj zwrócić uwagę, że ma być extends event. Klasa główna musi być extends Java plugin. Musicie zaimplementować jeszcze interface listener. To chyba te wszystkie główne informacje, które potrzebujecie. Czyli te wyniki są ważne. To jest ważne. To jest ważne i to. Jeżeli Wam coś nie działa, sprawdzajcie te właśnie fragmenty, które Wam pokazałem. A jeżeli macie własne wydarzenie, to porównajcie ten tekst z nowej klasy, w którym jest wydarzenie, z tym tekstem, co tutaj macie pokazane. Następnie sprawdźcie te dwie linijki, które tworzą nowe wydarzenie i je wywołują. A później macie Waszą klasę z podaną nazwą właśnie tego wydarzenia i to się wykonuje wtedy, kiedy wykonaliście tą klasę, to wydarzenie. No i to jest tyle, co chciałem w tym odcinku pokazać. W ten sposób właśnie możecie robić dane rzeczy, gdy coś jest stało na serwerze, a nie tylko przez włączenia wyłączenia, tylko gdy gracz coś zrobił, mob coś zrobił, coś się stało. I to jest tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema.